Może wyjdzie lepiej, ale słuchajcie, no zobaczymy. Tu jest okazja. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie aparata słuchowego. No, słucham. No, mówi pani ten, czy dostępny ma pani? Tak, tak jak jest na aukcji, na tym, na ogłoszeniu. Ile pani by zeszła z ceny? No, wie pan co, no nie zejdę za bardzo, bo już tak zeszłam. No, ile? Nie wiem, czy zejdę, jakieś 200 zł może mogę zejść, nie więcej. Ile? Kurde, za bardzo. Kurde, dobra, jebać ten aparat chyba, co? Ale teraz jeszcze raz zrobię ile. Halo? No, tła. Zdaję sprawę aparatu słuchowego. No tak, aktualne. Aktualne? Tak, pytania. Aktualne? Tak, aktualne. A, ile pan by mógł tak z ceny zejść trochę? No, tam jest 1999, nie? No. A ile pan proponuje? No nie, pan pierwszy. Nie, proponuję 1999. Ale ile pan, ile pan zejdzie? No nie wiem. No? Za 200? Ile? Za 200. Nie wiem, czy dobrze, jeszcze raz. No na 1800. 1800? No. No nie wiem, no. Jestem zainteresowany. No to mają pan cenę zna. Ta decyzja to pana. Ile? Co? Ile? No mówię, decyzja teraz należy do pana. Bo ja mówię 1800, no to też cena. A po co? W sensie, po co, no. Ale to po co? Po co pan przyjdzie do pana, coś, tak, coś tam? Dobra, dzwonimy się może innym razem. Nie, teraz. Kurde, no dobra, aparaty jebać, bo oni nie chcą gadać. Dalej, propozycje na czacie, dalej. 5 zł. Dzwonię w sprawę, no, tam, no ogólnie, no tam biurko pod komputer mam wystawić na Olksie. No. No i chciałbym ją właśnie wziąć na opał. Mhm. Czy jest taka opcja, żeby można na przykład porąbać się na miejscu albo coś? Na miejscu nie, może sobie pan wziąć. Ale nie, na miejscu rozpieprzy się muszę i tak, żeby do auta spakować, nie? Aha, no to chyba, że tak. No tak, myślę, że tak. A pan ma... Tylko to wie pan, to nie wiem, czy to będzie za dużo opału z tego, bo to jest taki, wie pan, sklejka, nie? No tak, ale będzie... Nie sklejka, tylko płyta wiórowa, nie? To jest chyba. A ma pan może piłę na miejscu albo moc jakiś, czy coś? Nie, nie będę miał. To czym teraz pierwszymy? Nogą chce pan może. Czym? Nogą albo tam rękami, nie? To normalnie się rozłamie tak łatwo. Pluję ci na kaszkiet! Puść mi go! O Jezu jebany! Jezu jebany! No nie, to chodzi o to, żeby płaskie było, nie? Żeby weszło do auta. BARTUUS 221. 10 zł. Żeby płaskie było, żeby do auta weszło, nie? Żeby do auta weszło i do pieca też musi się zmieścić. No, no tak. A pan, bo tutaj widzę na zdjęciu, jest jakby taka ten... miarka jeszcze, nie? Pan coś tam mierzył, to ta miarka też jest jakby z tym biurkiem razem? Nie, samo biurko. A. Dobra, bo tak się dopytałem tylko. No nie, wypasuje panu na przykład jutro, żebym przyjechał odebrać? Mhm, może być. To nie wiem, na przykład... Tak, no nie wiem. 7? Może być. Rano, tak? Mhm. To przyjadę jak coś, ale...
Ale to mówię, to muszę jakąś piłę wziąć albo coś w Nieszcach z buta pójdzie. Witaj przystojniaku, bardzo mi się podobasz, gdy oglądam twoje streamy, to mi staje ile mam wysłąc, żebyś zrobił striptease na żywo. A jednak tego nie chcę, bo teraz zobaczyłem, że ktoś dodał ogłoszenie i jakby lepszą ofertę dał, że za darmo ktoś wystawił. No dobra, okej. No, a pan za ile to sprzedawał, te biurko? Za darmo. A to tam taniej, bo tam jest za darmo, ale tam jeszcze myślę, że do biurka dokłada klawiaturę bezprzewodową. No to nie, to ja nie mam akurat. A myszkę pan ma, bo monitor, żeby dać za darmo? Monitor będę miał, no. A za darmo też pan da? Strunę, 5 zł. To ja bym był zainteresowany. Posłuchaj jakieś prywatne ogłoszenie o pracy na Rosie na międzynarodowej. Zadzwoń, że jesteś jego kierowcą i masz jakiś problem na trasie. No dobra, mogę wziąć. A to ma pan coś jeszcze może tam przy okazji, bo ja mam 20 km. Nie ma pan coś jeszcze, jakichś akcesoriów do komputera, jakieś stare karty graficzne albo coś? Coś tam się znajdzie. Bo ja tam wszystko zabrał od razu, żeby nie jeździć. A jakieś gry komputerowe może pan ma, albo na konsolę, albo na kompa? Nie gram. A. Na przykład ma pan tam, na przykład jakieś stare kasety VHS, albo coś takiego? Nie będę miał. A właśnie jakieś odtwarzacze stare DVD, albo takie Blu-raye, takie też podłączenie pod telewizor? Są dwa rodzaje ogłoszeń. Dam pracę i szukam pracy. Nie wiem, musiałem poszukać. Połącz jakiegoś boba budowlańca szukającego roboty z kimś, może się, kto szuka kogoś, może się ale na jakieś fajne stanowisko. A. No to takie rzeczy też bym chciał. A ma pan... No dobrze, no to jak znajdę, to dam. A ma pan jeszcze do tego jakieś siedzenie, żeby właśnie tam sobie usiąść przy tym biurku? Znaczy nie przy tym biurku. Też się znajdzie. Bo też tak... się znajdzie. A ma pan jakieś... Dobra, kolego, zadzwoń jutro, pogadamy, dobra? No, o której? O 7:00. Rano czy wieczorem? No, której ci pasuje. No dobra. No, trzymaj się na razie. No, na razie. Czekajcie, psa Bożego wypuszczę, bo będzie tu szczekać. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zadzwonię się w sprawie internetowego tam naprawa, komputera albo coś? Dokładnie, a co tam? No mam tu jakby do zrobienia jakieś tam rzeczy na laptopie. A jakie to są rzeczy? No takie, nie wiem, czy to właśnie... mogę powiedzieć w sumie, Co? Co tak o? Nie rozumiem za bardzo. Już mówię, bo tak się czaję też. No nie, na przykład wchodzę sobie w operę albo mikrofon, jak to się nazywa? Explorer ten, jak się nazywa, bo zapomniałem nawet. Jak się nazywa, podpowie pan. No przeglądarkę tą taką wbudowaną w system. Tak? No to właśnie opera albo tam ten Explorer. Kurde, też tak śmiesznie, bo ciężko mi to powiedzieć, kurde, ale ja pierdolę. Nie, no ogólnie reklamy zaczęły wskakiwać takie z pornosa, a ten laptop nie należy do mnie. I chcę go jakoś, żeby to usunąć, a nie mu pokasować danych, tak? Czyli nie pan oglądał te filmiki, tak? Czyli no, ale nie wiem, co za różnica tam. Po prostu wyskakują takie reklamy, trzeba je skasować, o. Nie wiem, czy tam system trzeba zrobić. No to na pewno, myślę, że na pewno. Nie wiem, czy nie będzie trzeba komputera wymienić. A czemu? No bo on już jest spaczony przez takie rzeczy, bo to są bardzo złe rzeczy ogólnie. Nie powinniśmy oglądać takich rzeczy, chyba. Ale ja nie mówię, że oglądałem, tylko chciałem się usunąć, to pozbyć, żeby tam śladu nie było, że tam wie pan. No rozumiem. A tu ma pan jakiegoś antywirusa, czy nie? Nordfish, coś takiego. Nordfish? No coś na N na pewno. Nordfish. Coś... Nie wiem, czy tam nie serwują jakichś dobrych zupek i ogólnie ryby. Ryby na przykład robią na pewno. A to może pomyliłem nazwę, to nie wiem. No właśnie, tak mi się wydaje. Nie wiem, wiem, że na N coś jakiś antywirus tam jest, ale to nie pozbywa się jakby tego.
ja rozumiem wszystko, tylko Mason, jest jedna sprawa generalnie. Jeśli dzwonisz do ludzi, którzy są na bieżąco z internetem, to no? Nie da się zjebać takie gówno. Czemu nie? Oj, gościu, nie spodziewałem się, że dostanę od ciebie telefon akurat, no ale nikt normalny nie dzwoni na serwis komputerowy o 21 raczej. Ale to jest pogotowie komputerowe. Ale to jest pogotowie komputerowe. Oczywiście, jeśli trzeba do pana przyjechać, to ja już wsiadam w ambulans i będziemy robić operację. No i tak mi znalazło po tagach, wpisałem pogotowie informatyczne czy coś takiego. Jasne, ale to wiesz... Przyjechaliby do ciebie, gdybyś miał faktycznie problem, firma by ci stanęła, czy coś takiego, nie? Ale jak przeglądarki internetowe. Ale jakbym miał taki na przykład problem, że ktoś by mi się włamał na kompa i właśnie by pornosy wyskakiwało i bym był prywatnym klientem, to nikt by nie przyjechał? No myślę, że to nie jest aż tak wielki powód, żebyśmy do ciebie przyjeżdżali. No chyba, że nas zaprosisz. No nie no. Kurde no. Nie spodziewałem się, że będę namierzony w tym momencie. No tak, no bo tu wiesz, od razu adres IP został przechwycony z twojego komputera i zaraz pożegnamy widzów. O kurwa, widzowie, przygotujcie się, 3, 2, 1, zaraz leci DDoS. Push the button. No. Kurwa, w sumie nie pomyślałem, ale nie, no jak, IP, jak to jest telefon telefoniczny, tam to jest... Nie ma połączenia internetowego. Nie, no jest w sumie, bo to jest Skype, ale nie wiem, czy tak się da. No, tym bardziej, że ze Skype'a dzwonisz, nie? No. A nie wyskakuje, jak dzwonię? Nie wiem, czy no. Się da, nie jestem hakerem, tylko robię rzeczy, które są wypisane w ogłoszeniu. A, no dobra. O, już widzowie piszą, no. Że RIP jest na czacie. No RIP i koniec, nie? I skip pajaca, nie? No. Nie, no skip pajaca nie ma, ale już pisali, że RIP. Nie, no git. Kumam. Dobra, to mi jak wieczoru. Dobra, próbuj sobie dalej, no. Siema, trzymaj się. Siema. Co mówię? Afera. Nordfish mnie namierzył. Kurwa, źle trafiłem. Typowy informatyk, czego? Chcę ten komputer od pana zamienić na coś właśnie. Na co? Co pan proponuje? Właśnie tak myślę, no. To pan użytkował w ogóle tego kompa? Słucham? Pan tego kompa w ogóle używał? W dalszym ciągu jest używany. A, no dobra, to moglibyśmy go wymienić, tak? No to nie wiem, co pan, czekaj, tak sobie myślę, co ja sobie tam mam, to tak na przykład tak, to gdzie sokowyciskarkę mam, taką 100 zł z Chińczyka. A coś z takich bardziej rzeczy RTV? PlayStation, mam pada do PlayStation. Jakąś konsolę może? Mam playa. A jaki? To jest... No ten... No PlayStation 2, no ten no. A, 2? No. I co do niego jest? Gamepad. Aha. FIFA. Inaczej, jest w stanie do korzystania? Jak? No, normalnie działa, odpala się i gra się. No i o to mi chodzi. No. Jutro moglibyśmy się wstępnie na jutro umówić na obejrzenie. No. Pan komputer, a ja konsolę, nie wyżej. No. I ewentualnie się dogadać. No, ale to co, za playa? Za playa? No właśnie coś takiego. Dobra, ale to z grami czy bez gier? A jakie gry? GTA San Andreas. Resident Evil 4, zaraz, to będzie God of War 2, Silent Hill 1999, Need for Speed Most Wanted, Final Fantasy,
Guitar Hero. Dobra, starczy. Tak dużo. Mortal Kombat. Jeszcze, o. Jeszcze mogę panu przeczytać, jaki tu mam. Nie, dobra, wystarczy tylko. Z grami to będzie z dopłatą czy bez? Jeszcze raz? Konsolę z grami to chce pan dopłaty czy bez dopłaty? To... czyli państwo dopłaci za gry, tak? To znaczy, może nie wszystkie, ale powiedzmy, że jedna... Dobra. Była w zestawie. A powie, to... a może nie powie pan tak, a jakie ma pan gry zainstalowane na tym PC-cie? Nie ma tam gier zainstalowanych. On jest praktycznie na ustawieniach no. Do korzystania przez nowego właściciela. A jaki tam system jest wgrany? Dziesiątka. Dziesiątka i nie zamula na nim? Windows 10 Home. Nie zamula na nim? Znaczy, początki, jak się go włączy, no to wiadomo, no, jak większość komputerów tego wieku, trzeba czekać, żeby się dobrze załączyły. A, bo powiem a później już jak załapie, to nie ma problemów. A na przykład zainstalowałbym tam grę właśnie GTA Lady City, Lady Punk, coś takiego? No to możliwe, że istnieje taka możliwość, tylko że musiałby pan SMS-em wysłać ewentualnie nazwę tej gry i wtedy zobaczę, co da się zrobić. A. No nie wiem, no. No chyba, że państwo coś na jeszcze innego wymienić, bo... No, jeszcze byłoby można coś tego. Mam, została z siostry Wesela Wódka. Jak? Z siostry Wesela Wódka została. A to nie, to takie albo rzeczy do spożywania, to może nie. Ale to normalnie zapieczętowana. A to nie, chodzi o to, że takie, rzeczy do alkoholowe, czy tam żywność, to tak nie bardzo. A, to ma tak... Sprzęt, tak jak mówiłem, AFTV. A, to mam jeszcze tak. Chodzi o to, żeby nie było trzeba dopłacać, nie? A, to wiecie tak, to mam jeszcze, to mam taką telewizor z dupą. Też nie. Dobra. To mam jeszcze tak. Orange Funbox, dekoder Polsatu. Tylko że... No, ja też nie powiem, mam chyba ze dwa takie, tylko że to trzeba mieć umowę z nimi. A. Żeby to działało. A. Dwa dekodery od nich i jeszcze router. A. Mam epeta jeszcze. E-papierosa. Jaki? Nawet nie wiem, jak się nazywa. Co tam, coś tam, jakiś tam ten, coś tam, nie wiem. Jakiś A to może pan wyskoczy zdjęcia jego? Najwyżej? Jakiś tam. A co, pan kurzy? Znaczy nie, nawet. Dalej go w obie puścić. To jest. To mi tu podpowiada dziewczyna, że to iJust. iJust? No. Dwójka może? No chyba dwójka. To chwila, poczeka pan. No. Nie, może do tego epeta to nie, podziękuję. A, czyli epeta nie? Nie. A na przykład rower. Jakieś telefony może? A rower? A jaki rower? Bike fus taki. Nie, zbyt mi to mówi coś. A.
cokolwiek. Robert, jakby pan mógł te zdjęcia wysłać. No bo... Ja zobaczę, jak on wygląda. Bo, ale czy rower by pan interesował? Bo mamy nawet chyba dwa. Znaczy, jak wyśle pan zdjęcia, to zobaczę go i odpiszę, czy tak, czy nie. A, czyli pan musi zobaczyć, tak? Tak, żebym widział, jak on wygląda. A. No nie wiem, no. Bo tak myślisz, jeszcze oprócz tego rowera? Nie wiem, może... Chyba, że możemy zrobić tak, bo ten rower... że bo t... na jutro się umówić i... No można, można, ale tutaj dziewczyna chce w sprawie tego rowera jeszcze pogadać. Może ona się z panem zamieni za ten rower, bo to jest taki chyba wart. Znaczy, no... wie pan, no... Dopłacać bym nie chciał, bo to chodzi mi o taką zamianę... No. To jest za coś o podobnej wartości. A. No to... Bez dopłaty. Aha. Dobra. I najłatwiej, bo to i chyba najbardziej sensownie będzie, jakbyśmy się przykładowo na jutro umówili, czy tam kiedy panu posłuchali. Pograne, nagraj wiadomość. Nic się nie odzywał. Zjebałem, bo chciałem połączyć włączony telefon i się ten, zajebało. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. No, dzwonię z prawie tego gówna, z Olixa. W sensie ten samochód pan wystawił. Jeszcze raz. No mówię, że to jest w sprawie tego główienka z Olixa, co pan wystawił. Jakiego główienka? No, auto pan wystawił na Olix, tak? Volkswagena Polówkę. No. No, no i no to w tej sprawie dzwonię, no. Aha. No jeszcze aktualne jest na lawecie. Jak na lawecie? No bo na jutro na giełdę to nie. A, to pan jest handlarzem, tak? Znaczy nie, no handlarzem, no przyciągam trochę ten. Czyli pan jest handlarzem? No. A, no to pan się miał oszukać. Co? Mówię, że pan mnie chciał oszukać. A czemu? No jak, bo w ogłoszeniu nic nie ma napisane, że jestem handlarzem. O Boże kochany. No co? Już się zdenerwowałem. Daniel Korpusik, 5 zł. Dzwoń. Widzę, że pan zamilkł, jak pana nakryłem, tak? 245 na sprzedaż Skoda. Ale jakie nakrycie? Turbo no jak, na jakie, no? Rozmowę 510. No co? Ej, człowieku, daj sobie, no, daj sobie spokój, nie masz co robić. No strugał pan... Najpierw dzwonisz po główienko. No tak, no przecież to nie jest jakieś... bo to jest takie główienko, to no nie... pewnie. No a co? No to zależy, ale to jak się dzwoni do kogoś, to trzeba to kulturalnie ten. No to przecież podejść do sprawy. Powiedziałem kulturalnie, dobry wieczór, dzwonię w sprawie tego właśnie główienka. No w sprawie główienka pan dzwonił do Fedesu, tak? No nie, no w sprawie samochodu, no, tak? Dzięki, na razie nieaktualne. Potocznie mówię na takie... Mamy, a, czyli pana, takie... pana nakryłem na oszustwie i teraz pan dobranoc, no, widzi pan to od razu. Jakie oszustwo? Ja... Człowieku, ja mam działalność otwartą i to ja tu nikogo nie oszukuję. Nie, ale pan zamiast napisać w wygłoszeniu, że jestem handlarzem, to pan napisał nic, że osoba prywatna. No, weź przestań, powie dzięki, na razie i nie dzwoń więcej, bo to bez sensu. Nie chcę już tego główienka, jak chcesz. Dobra, dalej. Czekaj, to... Halo? Halo. Dobry wieczór. Halo. No, nazwa jest prywatna główna. Znaczy, Volkswagena pan wystawił na Olixie. No. No i właśnie w tej sprawie. Ma pan jeszcze dostępny? Mam, no. O, to elegancko. Panie pan tak, no szczegóły chcę znać, tak? Bo tam za mało pan opisał, muszę wszystko wiedzieć. No co szczegóły, no? No jak to szczegóły? No, dziwi... no jak, no dziwi się pan, że chce szczegóły znać?
No to co pan chce wiedzieć? No słucham. No jak, no, co tam pan, coś tamtego, coś tego, no kurde, no, nawijaj pan makaron na uszy, jak pan chce sprzedać, no. Ale jak, dla mnie może stać, wszystko jest w opisie, sprawny jeżdżący, wszystko na chodzie. No tak, ale ja go chcę kupić, jestem zainteresowany, ale oczekuję, że pan tu będzie jakoś, wie pan, no trochę zachwali ten samochód. Ja se muszę, ale, no. Ja nic nie chwalił, tak jak stoi, można zabierać, ja to nie jestem od chwalenia. No ja, jak pan chce, to proszę przyjechać, kurwa. Bo za krótko pan opisał, o, 1,4 benzyna, niskie spalanie, wspomaganie, cena 35 zł. Co to jest za opis? Słabo. Powie pan na przykład, jak tam hamulce w jakimś stanie, opony, czy ma pan zapasowe, to mnie interesuje, a nie, tam pan nic nie pani napisał i o. Jest napisane, zapasowy drugi komplet kół, z zimówkami, wszystko sprawne, trzegło działa, skrzynia działa, silnik ma moc. Wszystko jest okej. Dobra. Takie pytanie, sorry, że się zapytam, ale jeździł pan pod swoim alkoholu tym autem, czy coś? Policja nie będzie problemu, żeby zatrzymywać tam w okolicach? Nie, nie, no gdzie, ja nie piję. Nie jeździłem. No nie wiem. Wie pan. A palił pan tam fajki w środku? Śmierdzi tam petami? Nie, a pan skąd jest? No ile tutaj do pana, ma 20 km od Elbląga. Wszystko jest. Sprawne auto, co dziadek miał, dziadek. Nawijaj pan na makaron na uszy, no. Dobra, panie, bo ja nie mam czasu na kurwa rozmowy kotobowy. Chcesz przyjechać, chcesz przyjeżdżać? No chcę, ale muszę więcej na przykład wiedzieć, czy o tych zapasowych oponach, o przeglądy, jak to, do kiedy. To pan nic nie opisał, pan się dziwi, że ja się pyta. No kurwa, no ziomek, uspokój. Ziomek, auta w dobrym stanie to są na komitach po 20 tysięcy. Auto za 1,5 tysiąca, wiadomo, że ma jakieś mankamenty. No to pan oczekujesz, jak za tyle jest hulajnoga. No to dobra, no to ale rozumiem, że jestem zainteresowany i mogę dać te 1500 zł, ale ja chcę, żebyś nawijał ten makaron, żebym wiedział, co tam jest. A ja mogę dać, mi nie chodzi o pieniądze. Dobra, nie dzwoń do mnie, kurwa, macie, nie sprzedaję ci żadnego polu, mam wyjebany makaron, to niech ci żona ugotuje i żegnam. Ale, o, i już się wkurwiła. Czemu? Fajny głos, bo chciałem z nim dłużej podyskutować. Czekajcie, daj dobry wieczór. Dobry wieczór. No, dzwonię z tego Gubienka, tam pan wystawił na Otomoto. W sprawie? No, Volkswagen, no. A, no, no, bo wie pan, tu też wiem, bo trochę nie mam i ten. No. No, witam, witam pana. No nie, co no tam panu gdzie powiedzieć? No nawija pan ogólnie makaron na uszy, tak? No co tam, tego coś tam, wie pan, schodzi. No bo tu skromny opis, tutaj mało pan napisał. No, wie pan co, bo to auto siostry, wie pan, siostra tam nie jeździła ponad rok, teraz jakieś auto wzięła i tam, i tego po prostu tam sprzedaje. A. No, jakiś tam olej wymieniany, no jakiś tam, coś tam było, no to na bieżąco, jak sprężyna ostatnio się urwała i... A. To był zrobiony, no i w sumie na pewno. A korwowód jest, czy coś takiego? Proszę? Korwowód. Co znaczy korwowód? Czy jest wywalony, czy coś tam? A nie rozumiem, jak korwowód. No czy jest wywalony, czy jest cały, no nie wiem, ja tam się tak nie znam. Nie, no, no nie, no. Auto tam w ciągłym użytku nie ma. A. Jest się cały czas. A. No nie wiem, no. Nie wiem. No dobra, no to tam, a tam na przykład ten, tam koło albo coś. Ale co koło? No nie wiem, no te zamachowe, czy jak to tam się nazywa. No nie wiem, no bo widzę, że pan nic nie gada, ja muszę wiedzieć takie rzeczy. No nie, no muszę wiedzieć, żeby później powiedzieć jutro tam dla siostry, czy to bierzemy, czy nie, nie? No wiem, jak jest. No nie, no mówię panu, siostra tym jeździ, no i... No i tyle, no, a u to mnie wystawili sprzedać, bo to pan działa inna, no i... Ruda żre? Proszę? Ruda żre? Nie. Dobra, jest, zresztą ja będę gadał. Dam siostrę do telefonu, to się tam ona się dopyta, ja tam później, ja zaraz nie będę wiedział, no, co ten, później zapomnę połowę rzeczy, niech pan jej tam gada. Wiem, a pan skąd gdzie dzwonisz tutaj do okolicy? Aleksander Chuliska, nie mogę odebrać telefonu, proszę zadzwonić później. No, nie, sekretarka się chyba panu włączyła.
Nie wiem, czemu tak. A, chłop się rozłączył. Kurwa, widzicie? Nawet odłączony telefon nie mogę zrobić, bo poczta głosowa, jak nie odbiera ktoś.